Mecz kolejki w Jawiszowicach. Kalwarianka konsekwentnie realizuje swój plan, a punkty gubi wicelider. Dużo działo się w miniony weekend w Jako czwartej lidze. Zapraszamy na magazyn skrótów. Mecze 22. kolejki rozegrano w komplecie. Najciekawiej zapowiadały się starcia w Maniowach oraz Jawiszowicach. W pierwszym meczu mówimy o lokalnych derbach, w drugim o zdecydowanym hicie kolejki, gdyż naprzeciwko siebie stanęły zespoły znajdujące się na pudle. Przyglądając się wszystkim parom, zapraszamy jak co tydzień na gola oraz interwencje poprzedniej kolejki. Najładniejszą bramkę strzelił Bartosz Tetych. Interwencją kolejki według widzów parada Dawida Kubika. Przechodzimy już do meritum. Zapraszamy na skróty meczów 22. kolejki Jako czwartej Ligi Małopolskiej. Zostawcie łapkę w górę i startujemy. W sobotę o godzinie 11 rozpoczął się mecz rezerw Brookbetu Termaliki Nieciecza z Orłem Ryczów. Gospodarze wciąż wierzą, że 10-punktową stratę do Wiślan można jeszcze odrobić się z nawiązką i awansować do trzeciej ligi. Wiosną pokonali Orła 3-1 i również tego dnia byli zdecydowanym faworytem. W białych koszulkach goście, Słonie klasycznie na pomarańczowo. Pragmatyzm, szczelna defensywa i kontry. Taki plan obrali piłkarze Orła na mecz z wiceliderem i w pierwszej połowie funkcjonowało to znakomicie. Oglądamy jedyną groźną akcję gospodarzy na przestrzeni 45 minut. Miejscowi nie dość, że nie potrafili ugryźć rywala, to w dodatku popełniali katastrofalne błędy. Po tym zagraniu Krystiana Bartoszka piłkę przejął Jakub Smagło i błyskawicznie wymienił otrzymany od bramkarza voucher na gola dającego prowadzenie. Gospodarze błędy popełniali hurtowo. W 32 minucie kolejna niewymuszona strata, tym razem we własnym polu karnym. Damian Zięba Bartoszka nie pokonał, ale był tam, gdzie być powinien Mateusz Lampart i orzeł nieoczekiwanie, ale w pełni zasłużenie prowadził 2-0. Dla piłkarza gości to trafienie miało szczególny wydźwięk. Mateusz spojrzał w niebo, dedykując gola swojemu wieloletniemu przyjacielowi, Mariuszowi Sierakowskiemu. Wychowany Kutnika Kraków kilka dni temu poniósł śmierć w wyniku wypadku podczas pracy w Holandii. Miał zaledwie 29 lat. To już z kolei 34. minuta. Katastrofy gospodarzy. Ciąg dalszy. Nieporozumienie Bartoszka z Sabałą, w wyniku którego bramkarz gości ciosem karate powstrzymał Łukasza Popiele. Decyzja mogła być tylko jedna. Czerwona kartka i w Niecieczy mocno zapachniało niespodzianką. Między słupkami pojawił się oczywiście Patryk Janczy. W przerwie w szatni Słoników padły zapewne mocne słowa. Gra wyglądała zdecydowanie lepiej, choć pierwszą dogodną szansę stworzyli sobie goście. Marek Mizia strzelił jednak zbyt lekko i wprost w ręce Janczego. Groźnie pod bramką Orła zrobiło się po godzinie gry. Jakub Cukrowski swobodnie zameldował się w polu karnym rywali. Piłka po jego strzale nieznacznie chybiła jednak celu, przelatując tuż obok słupka bramki. Brookbet jednak nie rezygnował. Dominik Cabała niczym profesor ograł Mizie. Następnie wystawił piłkę Wrzoskowi, podwójny rykoszet, po którym blisko trafienia kontaktowego był Wlastimir Jovanowicz. Orzeł mimo gry w przewadze skupiał się przede wszystkim na bronieniu wypracowanej zaliczki i rzadko zapuszczał się pod bramkę rywali. Nie można jednak powiedzieć, że nie próbował. Tu strzelał Sławomir Zeszczuk. Na kwadrans przed końcem kosztowna strata gości na własnej połowie. Odbiór Jovanowicza, a dalej w akcji rezerwowi Banasik, Domoronga i Niecieczanie w taki oto sposób odrobili połowę straty, mając przed sobą jeszcze sporo czasu, by odwrócić losy meczu. Wyrównać z rzutu wolnego próbował Roman Gergel. Jego mocny strzał zdołał jednak przenieść nad poprzeczką Jakub Dyrga. Rzut rożny także wykonywał Gergel. Dokładne dośrodkowanie na głowę Kacpra Śpiewaka, ale i tym razem bramkarz Orła nie musiał nawet interweniować. Orzeł skrupulatnie realizował swój plan, ale tylko do 82 minuty. Dośrodkowanie w pole karne. Tam dobrze zachowuje się Arkadiusz Morąg, który do gola dokłada asystę. Piłkę do siatki pakuje Kacper Śpiewak. Niecieczanie mimo gry w osłabieniu doprowadzili do wyrównania i nie zamierzali na tym poprzestać. Konsekwentnie atakowali. W doliczonym czasie gry centymetrów do szczęścia zabrakło Cabale. Sędzia przedłużył mecz o 5 minut i tuż przed ostatnim gwizdkiem piłkarze Waldemara Dzierżanowskiego mogli jeszcze przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Bramek jednak nie oglądaliśmy.
podział punktów w niecieczy i naprawdę ciężko po tym spotkaniu stwierdzić, który zespół był bardziej rozczarowany takim rozstrzygnięciem. Równolegle o godzinie 11 na boisko wybiegli też piłkarze Okocimskiego i Limanowi. Ci pierwsi pogodzeni ze swoim losem, drudzy natomiast wreszcie mogą pochwalić się dobrą dyspozycją. W ostatnich dwóch meczach piłkarze trenera Pawła Zegarka zatrzymali lidera z Jaśkowic i rozbili Gorlicki Glinik 6-2. Teraz o punkty przyszło jednak rywalizować na wyjeździe. Spotkanie w Brzesku rozpoczynali trójkolorowi, którzy w 5 minucie mogli napocząć rywala. Po tym rzucie rożnym szansę otrzymał Arsen Bandarenka, ale przeniósł piłkę wysoko ponad poprzeczką bramki. Co nie udało się gościom przed momentem, udało się w kolejnej akcji. Kamil Kurczap posłał piłkę w pole karne. Tam Jakub Belski świetnie ją opanował, a następnie mocnym strzałem przy słupku otworzył wynik meczu. Goście notują dobry start, a sam Belski zalicza drugie trafienie w barwach Limanowi. Piwosze szybko mogli jednak odpowiedzieć. Hawkat Zakareja wrzucił na karuzelę Bandarenkę. Świetna centra, ale kapitanowi Okocimskiego nie udało się strzelić bramki. Limanowi odpowiedziała błyskawicznie. Defensorzy mieli tego dnia duże problemy z upilnowaniem Kamila Palacza. Skrzydłowy wygrał pojedynek przy linii i dośrodkował piłkę w szesnastkę, a tam na bramkę strzelał Paweł Matras. Palacz dał się we znaki defensywie również w 32 minucie, tym razem na lewym skrzydle. Przed tygodniem strzelił hat-tricka, tutaj zanotował asystę, bo po jego podaniu gola strzelił Tomasz Kurek. 2-0 i zanosiło się na łatwe zwycięstwo trójkolorowych. Okocimski nie potrafił stworzyć sobie dogodnych sytuacji do zdobycia bramki kontaktowej, a przyjezdni jeszcze przed przerwą próbowali zamknąć mecz. Kamil Palacz zaprosił do tańca Kaciczaka, ale ten zupełnie pogubił kroki. Palacz ze strzałem, ale tym razem gospodarzem się upiekło. Gorzej było w tej akcji. W rolach głównych Kamil Palacz, którego w polu karnym faulował Miłosz Tysiak. Do piłki podszedł Kamil Palacz. Przed tygodniem jedenastkę wykorzystał, ale tym razem fatalnie się pomylił, nie trafiając nawet w światło bramki. Do przerwy goście prowadzili 2-0, ale zaraz po wznowieniu gry przeszli do konkretów. Zbyt krótko wybita piłka spada pod nogi Kurka. Ten przytomnie odnajduje Jakuba Belskiego, który bez najmniejszego trudu strzela swojego drugiego gola w tym meczu. W 63 minucie akcja piwoszy. Kasper Ciuruś posłał dobrą piłkę w pole karne. Konrad Kuliszewski z kilku metrów strzałem głową pokonał Karola Pietrzyka. Młody zespół Okocimskiego w każdym z dotychczasowych meczów pokazuje, że ma charakter. Tutaj również nie zamierzał składać broni. Mateusz Cięciwa z wolnego, w polu karnym starcie Kaciczaka z Kuligą. Strzał oddaje Zakareja, ale nie ma ani gola, ani rzutu karnego. Przy piłce Olivier Okas. Tym razem Zakareja w zdecydowanie lepszej sytuacji, ale Pietrzak po raz drugi w tym meczu nie dał się już pokonać. Sędzia zakończył mecz, po którym Limanowia dopisuje sobie kolejne 3 punkty. Wolania Wola Rzędzińska kontra Barcicianka Barcice. Gospodarze do meczu przystępowali po serii 2 zwycięstw. Natomiast Beniaminek, który wiosnę rozpoczął od wygranej w Jawiszowicach, w kolejnych 3 meczach już tak dobrze nie punktował. Bilans to 2 remisy i porażka. To gospodarzom mogło dawać delikatną psychologiczną przewagę, ale fakty są takie, że różnica w tabeli wynosiła zaledwie 4 punkty na korzyść miejscowych. Wolania na zielono, Barcicianka na czerwono. Spotkanie idealnie mogło się rozpocząć dla gospodarzy, którzy za sprawą Alberta Stolarza byli bliscy objęcia prowadzenia. Mariusz Różalski zdołał jednak obronić nieprzyjemny strzał i sparował piłkę na rzut rożny. Później jednak długo w tym meczu nie działo się nic godnego uwagi, aż do 44 minuty. Piłkę otrzymał Maciej Korzym, podał do Bonalde. Hiszpan skupił na sobie uwagę 2 zawodników, po czym oddał piłkę Korzymowi. I przed przerwą Beniaminek prowadził Woli Rzędzińskiej 1-0. Na dogodne okazje bramkowe miejscowi kibice zmuszeni byli czekać do 70 minuty meczu. Patryk Mróz znakomicie dośrodkował, a Mateusz Michoń wykończył podanie kolegi, lokując piłkę w siatce, nie pozostawiając przy tym Różalskiemu najmniejszych szans na skuteczną interwencję. Dosłownie chwilę później gospodarze mogli już prowadzić. Lewą stroną rozpędził się Filip Kozdrój, ale w decydującym momencie skrzydłowemu zabrakło zimnej krwi i akcja spełzła na niczym. Końcówka meczu zdecydowanie ciekawsza. Oba zespoły mogły przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Tu próbował Marek Maślejak. Kolejna szansa przed Barcicianką nadarzyła się niespełna minutę później, ale Salomon w momencie podania był na niewielkim spalonym.
W 78 minucie Wolania powinna objąć prowadzenie. Piłkę otrzymał Artur Nowak. O spalonym nie było mowy. Nowak podał do Lubery i chyba należy się głęboko zastanowić nad wprowadzeniem głosowania na pudło kolejki. W końcówce czasu regulaminowego bliski szczęścia był Marek Maślejak, ale po jego strzale piłka w niewielkiej odległości minęła bramkę Tomasza Bielaszki. Jedni i drudzy z zacięciem walczyli o zwycięstwo. Bartosz Król do Damiana Lubery. Ten chciał się zrehabilitować, ale wywalczył jedynie rzut rożny. Po nim bliski szczęścia był Tomasz Tragarz. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, sprawy w swoje ręce wziął kapitan Marek Maślejak i takim oto strzałem ze stojącej piłki pokonał Tomasza Bielaszkę. Euforia w obozie gości, bo 3 punkty były na wyciągnięcie ręki. Barcicianka Barcice rzutem na taśmę po raz drugi w tym sezonie wygrywa z Wolanią Wola Rzędzińska. Gospodarze nastroje będą mogli sobie poprawić już w środę, gdy na własnym stadionie podejmą rezerwy Brukbetu Termaliki Nieciecza w ramach meczu 1/8 Wojewódzkiego Pucharu Polski. Spotkanie Glinika Gorlice z Beskidem Andrychów w klubowych mediach reklamowane było jako najważniejszy mecz sezonu. Niewątpliwie dało się to odczuć, choć mówimy bardziej o zażyłościach kibicowskich. Ci delikatnie ujmując, nie pałają do siebie wielką sympatią. Spotkanie rozpoczynali miejscowi. Ci, którzy spodziewali się spektaklu, mogli czuć się rozczarowani. 30 minut gry nie przyniosło wielkich emocji. Dopiero niefortunna interwencja Dawida Nagiego, który zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym, zwiastowała gola dla miejscowych. Ostatnią deską ratunku dla Beskidu był Kasper Zaręba, ale wykonanie tego rzutu karnego przez Piotra Gogole nie pozostawiało złudzeń. Strzał pod poprzeczkę i wielka radość zdobywcy gola. Cieszynka w stylu Cristiano Ronaldo. Ładnych, składnych akcji niestety jak na lekarstwo, ale ta zdecydowanie zasługuje na uznanie. Kilka podań na jeden kontakt i finalizacja Damiana Śliwy. Wszystko zafunkcjonowało jak w szwajcarskim zegarku i gospodarze prowadzili już 2-0. Jeszcze przed przerwą starcie Eryka Ceglarza z Dawidem Kuligą. Napastnik Beskidu domagał się odgwizdania rzutu karnego, ale arbiter uznał, że podstaw ku temu nie było. W drugiej połowie pod obiema bramkami brakowało jakości, choć trzeba przyznać, że to Glinik był stroną groźniejszą. Po godzinie gry na bramkę Zaręby strzelał Dawid Drąg, następnie Piotr Gogola, a po nim uderzał Sebastian Matuszczyk. Po raz trzeci piłka do siatki Beskidu wpadła w 69 minucie. Piotr Gogola podał do Kacpra Piotrowskiego, ale ten w momencie podania był na spalonym i gol rzecz jasna nie został uznany. Bramkę kontaktową, która pozwoliłaby odważniej myśleć o odwróceniu losów w meczu, andrychowianie mogli strzelić w tej akcji. Patryk Matysek dograł piłkę przed bramkę, ale ani Eryk Ceglarz, ani Daniel Budka nie potrafili zrobić z tego pożytku. Z wolnego spróbował więc Dawid Nagi, ale i on był daleki od powtórzenia swojego osiągnięcia z meczu z Wolanią. Zdecydowanie bliżej bramki dla gości było w końcówce spotkania, ale nie za sprawą Nagiego, a Daniela Budki. Dobra decyzja o strzale, ale również zabrakło precyzji. Kropkę nad i, która przypieczętowałaby zwycięstwo Glinika, mógł postawić Kacper Piotrowski. W sytuacji sam na sam zupełnie się jednak pogubił, zaprzepaszczając swoją szansę na zdobycz bramkową. Zdołał co prawda jeszcze oddać strzał, ale w wyniku nie udało się podwyższyć. Glinik pokonuje u siebie Beskid Andrychów, czym rewanżuje się rywalom za jesienną porażkę 0-4. W pewnym stopniu udaje się też zmazać plamę po ubiegłotygodniowej porażce 6-2 w Limanowej. W ostatnim sobotnim meczu Danin Myślenice u siebie podejmował Radiszowiankę. Gospodarze przed tą kolejką zajmowali 6. miejsce w tabeli. Beniaminek z Radiszowa dopiero 15. z 6-punktową przewagą nad miejscem spadkowym, które zajmowała Kalwarianka. Mecz rozpoczynali gospodarze. W kompletach czerwonych Radiszowianka. W pierwszej odsłonie, podobnie jak w Woli Rzędzińskiej, działo się niewiele. W 32 minucie wynik otworzyć mógł Sebastian Klimczyk, ale po jego strzale piłka minęła bramkę Larysza. W 44 minucie dośrodkowanie Czabanowskiego. Jakuba Wyrobę faulował Krzysztof Bociek i to tyle, jeśli chodzi o ciekawe sytuacje w pierwszej części. Na szczęście dla kibiców mecz składa się z 2 połów. W drugiej działo się już zdecydowanie więcej. Zaczęło się od strzału Dawida Serafina. W 62 minucie rzut rożny, po którym gola dla gości strzela Damian Matyja. Gospodarze jeszcze nie ochłonęli po stracie gola, a już przegrywali 0-2. Sebastian Stróżyk do Michała Ślaskiego.
Ten, próbując przyjąć piłkę, nieoczekiwanie wystawił ją na strzał Dawidowi Serafinowi, który tym razem uderzył mocno i celnie. Wyroba bez najmniejszych szans, a to nie był koniec złych informacji dla Dalinu. Kontratak gości. Krzysztof Bociek wyprowadził piłkę z własnej połowy. Utrzymał się w jej posiadaniu, dając czas, by podłączyli się koledzy. Następnie podał piłkę Bierówce, a skrzydłowy Radziszowianki perfekcyjnie sfinalizował atak. 4 minuty i 3 bramki. Te wydarzenia wstrząsnęły Dalinem, który był przecież faworytem tego starcia przed pierwszym gwizdkiem. Sygnał do walki w nieco przypadkowej akcji dał gospodarzom Kamil Sobala, ale strzał byłego piłkarza Hutnika zatrzymał się na poprzeczce bramki. Przyjezdni natomiast chcieli prowadzenie podwyższyć. Tu doskonałą szansę miał Michał Ślaski. W końcówce meczu Radziszowianka nieco utrudniła sobie zadanie. Brzydki faul Pawła Galosa skutkował drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką i goście kolejny raz zmuszeni byli grać w dziesiątkę. Szczęście tego dnia było jednak po ich stronie. Do rzutu wolnego podszedł Jakub Górecki, ale drugi raz w tym meczu piłka trafiła tylko w poprzeczkę bramki. Mimo gry w osłabieniu Radziszowianie również nie rezygnowali z akcji ofensywnych. Prowadzenie mógł podwyższyć Michał Ślaski, ale jego strzał obronił Wyroba, a Bociek w momencie strzału był na pozycji spalonej. W doliczonym czasie gry honorowe trafienie dla miejscowych. Andrzej Biel do Michała Supla. Ten zostawił piłkę Wojtanowi, który pięknym technicznym strzałem nie dał Laryszowi najmniejszych nadziei na skuteczną interwencję. Golniec osłodził gorycz porażki, ale 3 niezwykle ważne punkty jadą do Radziszowa. W niedzielę o godzinie 11 Unia Oświęcim gościła Kalwariankę. Oświęcimianie wiosną zwycięstwa na boisku jeszcze nie zaznali. 5 punktów w 4 kolejkach to głównie zasługa Walkowera za mecz ze Słowniczanką. Beniaminek z Kalwarii Zebrzydowskiej udanie rozpoczął wiosnę, wygrał 2 z 3 meczów, a niekorzystne wieści o triumfie Radziszowianki w Myślenicach jasno określały cel na to spotkanie. Kalwarianka w strojach popielato-czarnych, Unia na biało-niebiesko. Goście od samego początku starali się zdominować rywali i trzeba przyznać, że dobrze im to wychodziło. Prowadzenie mogli objąć już w drugiej minucie gry. Na bramkę gospodarzy strzelał kapitan Dawid Rupa. Następnie indywidualną akcją popisał się Karol Stanek, choć jego wykończenie pozostawiało już wiele do życzenia. Również niecelnie, aczkolwiek groźnie strzelał z dystansu Kamil Koziołek. To już 25. minuta. Aszur do kołodzieja. Ten efektownie piętą rozegrał akcję z Egipcjaninem. Dośrodkowanie Aszura, seria niefortunnych zdarzeń i Damian Wilczak pokonuje własnego bramkarza. Gol dla Kalwarianki, choć samobójczy, to w pełni zasłużony. Gospodarze w żaden sposób nie potrafili zagrozić bramce Fojta. Takich problemów nie mieli natomiast goście. Karol Buraczek uderzał z dystansu, zmuszając Lichańskiego do sporego wysiłku. Po przerwie Unia prezentowała się niewiele lepiej. Tu jedna z nielicznych okazji gospodarzy, gdy strzelał Tomasz Kaleta. Kalwarianka wynik mogła podwyższyć po tej ładnej akcji. Karol Stanek do Dawida Rupy. Świetne odegranie kapitana Kalwarianki, jednak napastnik gości źle zabrał się z piłką, wyrzucając się do boku i okazji nie wykorzystał. Oglądamy kontrę Kalwarianki. Karim Aszur rozpędza się prawą stroną boiska. Poczekał na partnerów, przytomnie podał piłkę Buraczkowi. Ten idealnie wystawił piłkę Stankowi i takiej szansy napastnik nie mógł już zmarnować. 14. gol w sezonie. Zespół z Kalwarii zajmuje miejsce w strefie spadkowej, ale sam Stanek poważnie liczy się w grze o koronę króla strzelców. Gola kontaktowego Unia starała się zdobyć po stałym fragmencie, ale od sukcesu Czarnika dzieliła niemal przepaść. Co nie udawało się gospodarzom, udało się w końcówce gościom. Piłkę na 5. metrze otrzymał Łukasz Kryjak i bez najmniejszych problemów skierował ją do bramki. W tym momencie było już pewne, że punkty pojadą do Kalwarii Zebrzydowskiej. Chwilę później katastrofalny mecz Unii spuentował tym podaniem Marcin Kateusz. Mohamed Hellal w sytuacji sam na sam mija Lichańskiego i z najbliższej odległości pakuje piłkę do siatki. Gospodarze o tym meczu z pewnością będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Równo z upływem 90. minuty zabrzmiał gwizdek kończący to spotkanie. Kalwarianka odnosi 3. zwycięstwo z rzędu i ponownie zmniejsza stratę do Radziszowianki. Lubań Maniowy kontra Wierchy, Rabka Zdrój. Jesienią 2-1 triumfował zespół gospodarzy. Różnica punktowa w tabeli wynosiła zaledwie 1 oczko, a że mówimy o derbach, to zapowiadało się arcyciekawe spotkanie. Gospodarze na zielono, goście na biało. Od samego początku zdecydowanie groźniejsi piłkarze trenera Batkiewicza. Radość swoim kibicom już w 3. minucie mógł dać Ruslan Skydan, ale przed stratą bramki Wierchy uchronił Wasyl Zuk.
Goście sytuację stworzyli sobie po błędzie Jana Chlipały. Piłkę odzyskał Grzegorz Misiura. Pole karne wbiegał Pazurkiewicz, ale dośrodkowanie zupełnie nie wyszło skrzydłowemu Wierchów, choć niewiele brakowało, by piłka wpadła do bramki Świerada. Adrian Ligienza. Efektowne zgranie Patryka Dudy. Potoniec zabiera się z piłką i zostaje sfaulowany przez Mateusza Bodziocha. Gospodarze za ten faul domagali się czerwonej kartki dla rywala, jednak arbiter oszczędził zawodnika gości. Na kolejną strzelecką okazję Jarosław Potoniec nie musiał długo czekać. Prostopadłe podanie od obrońcy dotarło do napastnika gospodarzy. Ten z łatwością zwiódł rywala, ale ukraiński bramkarz wyszedł z tego presji zwycięsko. Podobnie jak jego vis-a-vis w 31 minucie. Artur Świerat w beznadziejnej sytuacji wybronił strzał Bartłomieja Gruszkowskiego. Tu ogromny błąd popełnił Wasyl Zuk. Piłkę przejął jego rodak Ruslan Skydan. Piłkę oddał Potońcowi. Ten jeszcze nawinął rywala, który na szczęście dla gości zdążył jeszcze skutecznie powstrzymać napastnika rywali. Tu już oglądamy fragmenty drugiej połowy. Gospodarze przeważali, a bliski szczęścia był Ruslan Skydan. Groźnie zrobiło się też w 56 minucie po rzucie wolnym. Wasyl Zuk miał duże problemy z nieprzyjemnym strzałem rywala, ale koniec końców zanotował skuteczną interwencję. Czystego kąta w tym meczu nie udało mu się jednak zachować. Aktywny w tym meczu Ruslan Skydan po raz kolejny błysnął ładną indywidualną akcją. Zachował duży spokój i pewnym wykończeniem otworzył wynik spotkania. Zasłużone brawa od kibiców, którzy z postawy swoich piłkarzy musieli być zadowoleni. Akcja meczu? Zdecydowanie tak. Patryk Duda niczym Neymar rozprawił się w polu karnym z rywalem. Damian Twaruk zupełnie zdezorientowany, choć to nie on był negatywnym bohaterem tej akcji. Dudę faulował Szymon Wójcik i Lubań otrzymał rzut karny. Do jedenastki oddelegowany został Mirosław Jandura i w 79 minucie Lubań był bardzo blisko wygranej w prestiżowym derbowym meczu z Wierchami. W samej końcówce nadarzyła się okazja, by wynik podwyższyć, jednak nieznacznie pomylił się Patryk Bryja. Lubań maniowy zasłużenie 2-0 pokonał Wierchy i trzeba jasno powiedzieć, że nie był to największy wymiar kary, jaką gospodarze mogli otrzymać w Maniowach. W 22. kolejkę kończył mecz na szczycie tabeli. Trzeci LKS Jawiszowice podejmował lidera, Wiślan Jaśkowice. Smaczku tej rywalizacji dodawał fakt, że gospodarze jako jedyni pokonali w tym sezonie piłkarzy Łukasza Skrzyńskiego. W tabeli zespoły dzieliła jednak przepaść wynosząca 20 punktów. Na granatowo goście i to oni rozpoczynali hitowe starcie. Początek meczu wymarzony dla lidera. Adisa Monsuro podał piłkę do Mateusza Krasuskiego. Ten mógł rozegrać atak z Jakubem Sewerynem, ale postawił na indywidualne rozwiązanie. Wszystko zrobił podręcznikowo i już w 5. minucie Wiślanie prowadzili z LKS-em Jawiszowice 1-0. Nie minął jeszcze kwadrans, a przyjezdni mogli prowadzenie podwyższyć. Dynarek odzyskał piłkę na połowie gospodarzy. Błyskawicznie zagrał do Seweryna. Ten nietypowo, zamiast do Adisy, podał piłkę Tetychowi. Teraz Adisa, ale Hamelka zatrzymał Nigeryjczyka. Rzut rożny dla Wiślan wykonuje Mateusz Krasuski. Piłkę zgrywa Nikodem Morawski. Ta trafia do Dynarka, który po chwili oddaje sytuacyjny strzał, zdobywając swojego kolejnego gola w sezonie. I mieliśmy już 2-0. Gospodarze niewiele potrafili zdziałać. W 29 minucie spróbowali z rzutu wolnego. Kombinacyjne rozegranie, po którym bliski szczęścia był Dawid Hałat. Wywalczył jedynie rzut rożny, po którym zaskoczyć Robka próbował Radomski. Wiślanie przeważali, ale od czasu do czasu o swoje walczyli też gospodarze. Gąsiorek podjął próbę dośrodkowania, piłkę wybił Dynarek. Ta wylądowała przed Czaickim, który odpalił prawdziwy pocisk w kierunku bramki Sebastiana Robka. Bramkarz gości pokonany, a bramka Marcina Czaickiego bez wątpienia była ozdobą tego starcia, jak i całej kolejki. Po przerwie przycisnęli goście, stwarzając sobie kilka sytuacji do zdobycia gola. Tu próbował lider klasyfikacji strzelców, Jakub Seweryn. Prowadzenie powinni podwyższyć w 61 minucie. Przy piłce ponownie Seweryn. W polu karnym niepilnowany Monsuru Adisa, ale Nigeryjczyk myli się w 100% sytuacji. Nie ma trzeciego gola dla Wiślan, jest za to błyskawiczna reakcja gospodarzy. Frączek do boku, kapitan centruje w 16, a Kamil Karcz szczupakiem umieszcza piłkę w siatce. Takiego obrotu spraw goście zupełnie się nie spodziewali, ale do końca spotkania było jeszcze mnóstwo czasu. Piłkarze trenera Łukasza Skrzyńskiego robili wszystko, by ponownie objąć prowadzenie. Seweryn stoczył w polu karnym pojedynek z Radomskim, rywalizację wygrał, ale bramka gospodarzy dla Adisy była tego dnia jak zaczarowana.
Do tego stopnia, że gdy chwilę później wypożyczony z Puszczynie Płomice napastnik znalazł się w dogodnej sytuacji do oddania strzału, wolał odegrać piłkę Sewerynowi. Tyle, że i on po minięciu Hamelki nie zdołał dopełnić formalności. Na drodze stanął Przemysław Pitry. Kto by pomyślał, że mając na boisku dwóch piłkarzy walczących o koronę króla strzelców, tak ciężko będzie przy tylu sytuacjach o zdobywanie goli. Kolejny pojedynek z Hamelką przegrał Adisa. Mimo kilku prób i oddanych celnych strzałów, Jakub Seweryn też nie mógł zaliczyć tego meczu do udanych. 6 doliczonych minut, w tym czasie kilkukrotnie robiło się gorąco pod bramką LKS-u. Najgroźniej było w minucie 4. Po piąskowaniu Hamelki piłka wróciła w jego pole karne. 17 gola w sezonie szukał Jakub Seweryn, ale raz, że spalił, a dwa, że zapewne faulował też bramkarza gospodarzy. LKS Jawiszowice wyraźnie nie leży w tym sezonie liderowi. Jesienią porażka 0-1 u siebie, teraz zaledwie remis 2-2 w Jawiszowicach. Komplet wyników 22. kolejki. Punkty tracą faworyci. Remis rezerw Brukbetu, Termaliki Nieciecza z Orłem Ryczów oraz Wiślan Jaśkowice z LKS-em Jawiszowice. Cenne wygrane odnoszą natomiast zespoły z dolnych rejonów tabeli. Mowa o Limanowi, Radziszowiance, Gliniku oraz Kalwariance. Rzutem na taśmę wygrywa Barciczanka. Prestiżowe zwycięstwo w meczu derbowym odnosi też Lubań Maniowy. Przewaga Wiślan nad Słoniami pozostaje niezmienna i wynosi 10 oczek. Na trzecie miejsce wskakuje Poprad Muszyna. W środku stawki ogromny ścisk. Każda wygrana przekłada się na skok w hierarchii, stąd awans w tabeli drużyn, które swoje mecze wygrały. Największy progres z 11 na 6 miejsce notuje Lubań Maniowy. To już koniec kolejnego odcinka magazynu skrótów jako czwartej Ligi Małopolskiej. Słyszymy się już za tydzień, punktualnie o godzinie 19:00.